Gość poranka dwójki. A jest nim Łukasz Gorczyca z Galerii Raster. Dzień dobry. Dzień dobry. I Galeria Raster to jest jedno z tych miejsc, które w tych najbliższych dniach, w weekend, będzie silnie tętnić, bo przed nami 8, jak policzyliśmy, jesteśmy tutaj niemal pewni, Warsaw Gallery Weekend, ale właściwie to, że galeria, to się zgadza, że w Warszawie to też prawda, ale już z samym weekendem nie do końca, bo wystawy będzie można oglądać przez dłuższy czas, te, które zostaną otwarte. No i nie tylko chodzi o sztukę prezentowaną w Warszawie i tworzoną w Warszawie. Tak, oczywiście. Nasza impreza szczęśliwie się rozwija i w tym roku pierwszy raz w takiej ilości odwiedzą nas, przyjadą na ten weekend również galerie spoza Warszawy. Galeria Esta z Gliwic, Potencja z Krakowa, Haj z Poznania, Szara z Katowic. Także mamy coraz jakby większą reprezentację naszych przyjaciół i znajomych, którzy pracują na co dzień poza Warszawą. Na ten weekend przyjeżdżają swoimi wystawami, żeby połączyć siły z nami i wspólnie robić program tego weekendu. Zapowiadają państwo bardzo, no tak, z wielkimi ambicjami, że to czas, taki właśnie weekend, kiedy to Warszawa staje się światową stolicą sztuki współczesnej. I to rzeczywiście robi wrażenie. Te 29 galerii, które będzie można odwiedzić, a właściwie będzie należało też. Ale pytanie, o kim państwo myślą? Czy o tych, którzy wybierają właśnie ten czas, rezerwują lot i przyjeżdżają z Polski, z zagranicy po to, żeby z państwem się spotkać? Tych, którzy są tak czy siak odbiorcami sztuki współczesnej? Czy o tych, którzy być może, gdyby nie takie wydarzenie, to pominęliby prywatną galerię, która może z zewnątrz nie wygląda tak bardzo atrakcyjnie jak w środku. Nie wiadomo, jakie skarby skrywa. Prezentuje sztukę, która wcale nie jest łatwa w odbiorze, tak kiedy przychodzi się z ulicy. Do kogo, innymi słowy, jest przeznaczony, adresowany? To bardzo tak szumnie brzmi z tą stolicą, ale też trzeba sobie uzmysłowić, że ten świat, czy ten kraina sztuki współczesnej, to nie jest wciąż jeszcze specjalnie liczna, czy tłumne państwo. Jest to oczywiście jakaś dziedzina specjalnej sztuki, o którą cały czas my tutaj po prostu wydeptujemy sobie dopiero miejsce w hierarchii. I stąd w ogóle ten pomysł, żeby zorganizować wydarzenie, które nie polega na odwiedzaniu muzeów i największych instytucji, tylko odwrotnie, na odwiedzaniu najmniejszych instytucji sztuki. Czyli takich, w których artyści jakby pracują na co dzień, gdzie pokazują pierwsze swoje prace, kiedy próbują różne rzeczy, gdzie debiutują, w galerii właśnie, które często można łatwo przeoczyć w skali miasta. Dlatego nasze założenie jest takie, że łącząc te siły i rezerwując sobie ten weekend, mamy szansę być usłyszanym, zobaczonym wspólnie i zachęcić wszystkich po prostu ludzi do tego, żeby jednak spróbowali. Ta formuła taka bardzo otwarta, demokratyczna i niebiletowana oczywiście ma sprzyjać temu, żeby przełamać ten pewnego rodzaju lęk, który zawsze towarzyszy przy pierwszym raz, kiedy się przekracza próg galerii. Ale potem za ręczem jest już dużo, dużo lepiej na przykład. Nie trzeba żadnych specjalnych kompetencji. Ale z czego wynika ten lęk? Jak pan sobie odpowiada na takie pytanie jako współzałożyciel i współwłaściciel galerii, która też jest galerią prywatną, też startowała i osiągnęła dużą renomę? No ja pamiętam, jak wyglądał mi pierwszy raz, więc ja wiem, na czym to polega. Na tym polega, że jest to jakieś miejsce, które jest na ogół puste, gdzie jest cicho, gdzie wiszą jakieś obiekty na ścianach lub na podłodze i nie wiadomo, i ma się wątpliwość, czy nasze kompetencje są właściwe. Czy mamy właściwe, czy jesteśmy właściwie przygotowani, czy jak tam wyjdziemy i to, czy będziemy w stanie porozmawiać z kimś, który jest w środku. No ale tak jak mówię, to są bardziej takie, myślę, psychologiczne problemy, jakieś wizerunkowe też, z którymi usiłujemy sobie jakoś radzić i jakby walczyć właśnie takie wydarzenia, jak to temu służą, żeby jednak przekonać, że ta sztuka współczesna tak naprawdę jest bardzo prosta, bo i nawet prostsza w odbiorze niż sztuka dawna, ponieważ jest bardzo bliska temu, co się dzieje dookoła nas. Mówi o rzeczywistości. Tak jest, ale pewnym paradoksem jest, że bardzo często traktowana jest jako hermetyczna. Myślę, że nie tylko o
pewne bariery psychologiczne czy wizerunkowe, które tkwią w potencjalnych odbiorcach, są problemem. Czasami trochę tej winy dokładają kuratorzy poprzez hermetyczne teksty, poprzez taki sposób opowiadania o tym, żeby sprawiać wrażenie, że to jest właśnie coś bardzo skomplikowanego. Pamiętam dyskusję i nawet takie uśmiechy, politowania trochę, kiedy krakowski Mocak postanowił w sposób bardzo prosty objaśniać te dzieła sztuki gdzieś tam obok, poprzez kartki, poprzez informacje. To się nie spotykało z takim jednoznacznym odbiorem, prawda? Proste objaśnienie jest najtrudniejsze. No właśnie. To jest największa zdolność. No my jesteśmy tylko galerzystami, którzy naszą specjalizacją jest w zasadzie wygrzebywanie, wyszukiwanie tego, co cenne. I tego, co cenne, co wydaje nam się, albo co będzie cenne. Co będzie cenne, dokładnie. Gdzieś tam praca u podstaw, praca z tymi artystami i łączenie ich jakby też, co jest bardzo istotne też w tym wydarzeniu, łączenie ich z odbiorcami, również z kolekcjonerami, tak? Bo praca galerii polega też na tym, że my staramy się po prostu znaleźć, krótko mówiąc, najbardziej właśnie prosto, pieniądze dla artystów na życie i na dalszą pracę. W związku z tym oczywiście pisanie prosto o sztuce, opowiadanie prosto o sztuce, to jest wielkie zadanie. Nie wszyscy oczywiście sobie z tym nie wszyscy sobie jeszcze może z tym świetnie radzą, ale daleki byłbym od wyśmiewania takich prób. To jest jednak ważna niezmiernie misja. Myślę, że przeglądając fanem mówienia prosto generalnie. My również prosto i ciekawie, i myślę, że to jest jedna z zasług tego wydarzenia, bo podczas Warsaw Gallery Weekend będzie można spotkać się z artystami, zapytać, tak. Jak rozumiem, nie ma tak. pytań niewygodnych czy niemądrych, więc będzie można też posłuchać opowieści, wziąć udział w dyskusjach, przysłuchiwać się tym dyskusjom, ale właśnie powiedział pan coś bardzo ważnego, że to jest także szansa dla tych, którzy albo już są kolekcjonerami i szukają tych nowych nabytków, ale także dla tych, którzy będą dopiero może chcieli zostać kolekcjonerem sztuki. I tutaj, skoro rozmawiamy o pieniądzach, to mnie ciekawi, jakimi funduszami trzeba dysponować, żeby w ogóle myśleć o takim starcie, takim elementarnym starcie kolekcjonera? No myślę, że 100 zł to jest naprawdę dolna granica, tak. Czyli znaczy, można znaleźć okazję taniej trochę. Coś się pewnie dałoby wygrzebać, znaleźć, ale myślę, że możemy przyjąć, że te 100 zł umowne to jest... To myślę, że tutaj też przebiliśmy pewien stereotyp, że taki kolekcjoner, który startuje, to już musi mieć kilka tysięcy co najmniej. Nie. Oczywiście, że nie. Podczas tego wydarzenia w sobotę o godzinie 14 w Galerii Raster odbędzie się także premiera książki Pana oraz Łukasza Rondudy, Szyja, Awangarda i Alkohol, rozmowy z artystami. Rozumiem zapis rozmów, które odbyły się w 2018-2017 roku, rozmowy tu i teraz. Nie, to były akurat rozmowy, które przeprowadzaliśmy parę lat temu, bo aha. z tym tematem od dłuższego czasu jakby się zmagaliśmy i teraz ta sytuacja dojrzała, też zdecydowaliśmy się wraz na Warsaw Gallery Weekend zrobić wystawę pod tytułem Gdybym był księżycem, która poświęcona jest temu samemu, to znaczy relacją między alkoholem wysokoprocentowym a sztuką współczesną. I to jest właśnie jedna z takich prób, o której już wspomniałem, jakby udowodnienia, czy pokazania, czy skupienia się nad tym, że sztuka współczesna bardzo silnie związana jest z naszym życiem i z naszą współczesną rzeczywistością. I oczywiście wokół alkoholu i sztuki i pijaków, artystów narosło wiele również stereotypów. My pochylamy się nad tym tematem, myślę, z też czułością. Interesuje nas też takie aspekty tej relacji, jak w ogóle figura artysty, człowieka, który traci kontrolę. Często też dzieła sztuki wielkie powstawały poprzez pewnego rodzaju utratę kontroli. Interesuje albo takie nas... samo doświadczanie siebie, no żeby wspomnieć chyba najbardziej znane próby, czyli Witkacego. Tak jest. Z drugiej strony interesuje nas też pewna figura, model właśnie artysty, tak jak powiedziałem, artysty pijaka, faceta, który pije albo który z kolegami po prostu po wernisażu
dyskutuje do rana nad kieliszkiem. I ponieważ wydaje nam się, że też ta figura taka bardzo romantyczna tego artysty już powoli też odchodzi w przeszłość, więc wydawało nam się, że to jest też dobry moment, żeby jakoś się na miło pożegnać z tym formatem. Z taką romantyczną, ale także tak, może i młodopolsko nieco. Tak, dokładnie. Zapraszam więc bardzo na wystawę i na tą premierę tej książki, która to jest w zasadzie zbiór właściwie materiałów źródłowych, można powiedzieć. Ta premiera będzie oświetniona z pewnego rodzaju wydarzeniem muzycznym, co naszym słuchaczom może też zainteresować. Mianowicie Joanna Halszka-Sokołowska napisała specjalnie dla nas niedługi utwór operowy. Prześpiewkę dla pijaka w formie lamentu na kontralt sopran koloraturowy i chór. I on podczas tej premiery będzie wykonywany na żywo przez autorkę. A oprócz tego planujemy skromny poczęstunek też nalewkami przygotowanymi przez samych artystów. No i zapraszam też na oglądanie tej wystawy. No to pytanie, czy rzeczywiście ten mit artysty alkoholika odchodzi do przeszłości? No. I do jakiego stopnia? Dla kogo ta prześpiewka? To będzie uroczyste pożegnanie. Tak jest, ale czy to znaczy, że rzeczywiście tak zmieniają się realia artysty, że zupełnie inny jest jego modus działalności, trochę przypominający taką działalność quasi gospodarczą? Biorę to w duży i mocno zaznaczony cudzysłów. Myślę, że są dwie podstawowe kwestie. Jedna to właśnie taka bardzo techniczna, czy pragmatyczna, dotycząca tego, że ten zawód się bardzo sprofesjonalizował i się profesjonalizuje cały czas, że konkurencja tu jest dużo większa, że to mówimy w tej chwili nie o po prostu jakiejś bohemie z warszawskiej Pragi, tylko artysta, którzy mieszkają, pracują w dużym europejskim mieście, którzy pracują również za granicą. I tutaj ciśnienie jest dużo większe, nie? I praca artysty staje się regularną rzeczywiście pracą etatową. A z drugiej strony myślę, że to są głębsze zmiany, też takie kulturowe, które są, myślę, szczególnie też istotne. To dotyczy też między innymi no tak jak tego, są finansowani na przykład. Tak, ale dotyczy to artyści. Też tego, jaką rolę do tej pory w sztuce odgrywali artyści, a jaką odgrywały artystki. I to się też bardzo zmienia na szczęście. I myślę, że siła głosu kobiet jest teraz dużo większa i one też trochę jednak stanowczo zmieniają wizerunek artysty czy artystki jako osoby, która ma odpowiedni tryb życia, ma odpowiednie odruchy zachowania i preferencje, jak spędzać czas wolny. Wszyscy staramy się być zdrowi, być fit, biegać, więc domyślam się, że te trendy także coraz bardziej dotyczą artystów, chociaż oczywiście nie chodzi tylko o tak elementarne sprawy. To jeden z wątków. Tych wątków będzie bardzo wiele. Właściwie myślę, że można samemu ułożyć sobie taką mapę tego, jak no tak, to jest, chcemy każdy spędzić powinien sobie weekend. Spróbować ułożyć swoją własną ścieżkę, myślę, zależnie od tego, co go interesuje, bo mamy naprawdę bardzo duży rozrzut i artystów, i tematów, i pokoleń. Wirtualną mapę, gdzie można znaleźć? Wirtualna mapa jest po prostu w internecie na stronie Warsaw Gallery Weekend. Wystarczy to wpisać. I w każdej pierwszej galerii, do której się trafi, choćby przypadkiem, będą leżały ulotki i katalogi darmowe, więc można z ich pomocą dalej nawigować siebie przez nasze piękne miasto. Zapraszamy wernisaże już jutro, czyli w piątek od 17 do 21, a wiele wydarzeń aż do niedzieli. Do późnego wieczora. Łukasz Gorczyca z Galerii Raster był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.